Dziś zaczniemy spacerek od Smroda Zakwitło, Dziwidło Riviera. Strasznie śmierdzi, ale w tym roku jest malutkie. Ma jakieś metr wysokości. W końcu przestało lać. Wyszło słoneczko. I zobaczcie, co robię. Chyba żeście już zobaczyli. Usunęłam siatkę z oczka. Została mi tylko jeszcze bramka do usunięcia. Ale naprawdę jestem zmęczona. Zostały spore dziury tutaj po słupkach. Zapełniam je chwaściorami. I później na to jeszcze pójdzie ziemia z kompostu. W ogrodzie ślicznie się robi. Tutaj mamy prymuleczki. Ładnie się rozwijają. Niektóre tulipany brzydkie. Można powiedzieć, przymarzły im liście. A co nam zakwitło? Już zapraszam Was na spacerek i od razu zobaczymy kolejne nowe sieweczki. Tutaj mamy tatarak. Czmielina zmaltretowana. Musiałam ją z siatki wyciągnąć, ale ona ładnie odbije. Dwa słupki zostały, żeby ją trzymać. A tutaj Saigon. Zobaczcie, takie słupki powyciągałam. Dałam radę. Moja nowinka, prymulka, trochę zemdlała, ale to dlatego, że oczyszczałam ją z ziemi, bo ziemię miała tą taką, wiecie, co trzyma wilgoć. A ja chcę, żeby narosła w mojej ziemi, w ogrodzie. I bardzo delikatnie, ile dałam rady, usunęłam ziemię z doniczki i ją wsadziłam. Może całkowicie pogubić kwiaty, ale ładnie się ukorzeni i odbije. Piękny ma kolor, prawda? Dlatego ją kupiłam. Po ulewnych deszczach, po przymrozkach pięknie żonkile się podniosły. Już jakieś robaczki widzę. A tu mamy kolejne te zmaltretowane, co były. I również się ładnie podnoszą. Przechlapane, bo jutro ma być tylko 4 stopnie. I zapewne przymrozki. Host jeszcze nie widać. Tutaj mamy pełne, też już pomału się podnoszą. A tamte różowe plamki to kokoryczka. O, widzę czmiela, podejdziemy do niego, chyba że mi ucieknie. O, i uciekł, ale widzieliście, zajadał fajnie. To jest kokoryczka, kokorycz. Ja zawsze zdrobniale mówię, a kokoryczka to całkiem inna roślinka. Rozwija się kolejna miodunka o listkach takich srebrnych, ale kwiatki ma takie same jak ta zwykła. Tutaj brunera nam się zaczyna otwierać. Kwiaty jak niezapominajki. Tutaj mamy puszkinie i cebulica. Niebieska cebulica, puszkinia biała w paseczki. Też coś tam zajada. Tu żonkile puste. W tamtym roku pięknie kwitły, w tym roku strajkują. Pod nogami tego żonkila mamy białą ułudkę. I oczywiście cebulicę, bo ona uwielbia się wysiewać. Tutaj mamy śnieżnik, już Wam pokazywałam, ale otworzył nam się kolejny kolor, więc pokażę Wam najpierw te wcześniejsze, niebieski. Tutaj śnieżnik różowy, to też roślinki cebulowe, bardzo ładnie zimujące bez okrycia. A tu otwiera się śnieżnik koloru białego. Sporo jeszcze pączków. Powolutku nam się otwiera. Tutaj powysiewały się brunery. Tam mamy kilka chwastów i kokoryczkę. No i pierwsze tulipaniki. Tutaj jest miodunka. Z ziemi wyłania się groszek wiosenny. To jest ten niziutki.
A tutaj też jeszcze nie pieliłam, tylko tak delikatnie zaczyna nam kiełkować. Takie to maleństwa malutkie, że ciężko uchwycić. Tu już ma liście właściwe, 3 sztuki na jednej gałązce. Nie patrzcie mi na ręce, przed chwilą robiłam i dalej będę robiła. Dlatego mamy brudne. I tutaj też jest sieweczka tego groszku. Ta mała sieweczka to wilczomlecz groszkowy. Niestety teraz mamuśki nie mam, bo powyrywałam brzydkie, zniszczone, ale sieweczka już wychodzi na świat. Ta oto kruszynka, zobaczcie jakie mam paznokcie, ta oto kruszynka to trzmielinka. Tak wyglądają liście właściwe. No jeszcze całkiem nie rozwinęła, no zrób mi jakość. Ale liścienie już podobne są do mamusi. Bardzo ładnie się już prezentuje. U mnie tych sieweczek jest pod dostatkiem. Tutaj mamy ułudkę koloru niebieskiego. Bardzo ładnie powyciągała nam liście i z nich wydobywają się niebieskie kwiatuszki. A tutaj znalazłam firletkę krwistą. Zobaczcie, jakie fajne ma puszek na listkach i też już można rozpoznać, że to jest firletka. Ale jakiego koloru nie mam pojęcia, bo mam 3 kolory. Będziemy czekać, aż sobie zakwitnie. Rozwijają się zawilce gajowe koloru białego. Też pięknie się mnożą. Można je spotkać w lasach. Też jakaś pszczółeczka. A tu mamy kolejny zawilec, tylko że ten od spodu, zaraz o, tu będzie lepiej widać, ma taki różowy paseczek. Też pięknie się nam zaczął rozrastać i wszedł nam w liliowce. Tu czekamy na żółtego. On tutaj ma poukrywane kwiaty w środku, więc jeszcze poczekamy. Same ponczusie ma. Tutaj zaczyna otwierać nam się sanguinaria i ona oczywiście też nam się wysiewa. Zobaczcie, tutaj mamy te młode listki. To jest właśnie ona. O, tutaj ten listek. A tutaj już jest młoda sadzonka, która musiała się wysiać w tamtym roku. A te tutaj dopiero kiełkują. Na pełną sanguinarię jeszcze poczekamy, a ta się otwiera. Nie wiem, czy nie przymarznie. Też będzie trzeba jej zrobić jakiś strojczyk na głowę. Pierwiosnek biały. Też się ładnie wysiewają, ale nie widzę tutaj siewek w tym roku. Dopiero może będą schodzić, ale ładnie nam się powysiewał w kilku miejscach. A tutaj mamy różowy. A tutaj kolejny. Ale on dopiero nam będzie kwit. I jest w pączkach. Tu kwitnie nam miodunka niebieska. Też wam mówiłam, że bardzo ładnie się rozsiewa. Jest już w kilku miejscach i pozabierałam również sieweczki, bo przeszkadzają. A ta ślicznotka to sasanka. Też już niedługo nam się otworzy i pozasiewała nam się w kostce. Niestety nie ma jej jak wybrać. Tutaj zobaczcie, kolejna. Tutaj miecznica nam się zasiała. Wszystko wychodzi poza rabatki, chyba za mało miejsca. A te maleństwa to czosnek, niedźwiedzi. Tu mamy mamuśkę. Ona jeszcze ma ponczusie ukryte. Też niebawem nam zakwitnie, ale również bardzo mocno nam się, zobaczcie, rozsiewa. Tutaj w bodziszka nam weszła i w piwonie. A tak prezentuje się teraz rabatka, na której były tylko krokusy.
ale się kwiaty wymieniają. Zaczynają kwitnąć pierwiastniki, prymulki. Tutaj mamy hibiskusa, a w jego nogach śnieżnik, a prymuleczki ładnie zaczynają kwitnąć. Tutaj jeszcze jaskier, zaczynają wychodzić lilie, iryski, kolejne prymule. I tutaj zobaczcie, mieszanka prymulek, które się same wysiewają. Ten ma śliczny kolor i bardzo duże kwiaty. Dobra, kończymy, kochani. Ja muszę jeszcze poogarniać, bo jutro ma być zimno i znowu przystępuję ze sprzątaniem. Och, jacencik się wyłożył. A, jeszcze Wam pokażę sieweczki. Tutaj nie pieliłam, bo czekam, aż mi pięknotka zacznie schodzić. Tutaj mamy, kochani, kopytnik. On kwitnie. Kwiaty ma ukryte. O, to są jego kwiatuchy. To, to, to. Nic uroku prawie nie ma, ale są jeszcze zamknięte w środku taki mały kwiatuszek. A tutaj, kochani, są sieweczki kopytnika. Te maleństwa. Zobaczcie, ile tego jest. A nie chcę tu pielić. Je powyrywam oczywiście, bo mam go wszędzie, na każdym kawałku tu na tej rabacie. Ale czekam jeszcze, żeby mi tutaj kiełkowała pięknotka. Dobra, do usłyszenia. Dziękuję za oglądanie. I musimy poczekać, aż te chłody nam zejdą. Kolorowo. Cześć.